W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa. Dyskutowano na temat roli i perspektyw szkolnictwa wyższego i nauki. Tematy te nie od dziś są przedmiotem ożywionej dyskusji środowiska naukowego. Polska nauka od wielu lat nie może wyjść z bardzo widocznej zapaści. Okazuje się bowiem, że trudno szukać polskich uczelni w światowych rankingach. Znajdujemy się gdzieś tam w czwartej, piątej, setce uczelni i nawet trudno powiedzieć, że znajdujemy się w ogonie Europy, bo chyba znajdujemy się w ogonie świata. Często zadawane jest pytanie, czy studia wyższe zapewniają młodym ludziom lepszą przyszłość. Rynek nie upomina się o zawody. Rynek nie chce księgowego, rynek nie chce kadrowego, rynek nie chce tylko i wyłącznie inżyniera, który umie pracować, nie wiem, przy desce kreślarskiej. Rynek chce takich transferowych umiejętności, już nawet nie interdyscyplinarnych, transferowych, to znaczy, żebyśmy wykształcili takiego absolwenta, który poradzi sobie na różnych stanowiskach w firmie, który będzie bardzo szybki i bardzo mobilny do tego, żeby się uczyć i żeby swoją wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystywać. Raz w roli szefa zespołu, raz jako członek zespołu projektowego, jako osoba, która w pewnym momencie musi być marketingowcem, ale może i kadrowym. Jest widoczne odejście od typowych zawodów i przekuwanie ich właśnie na interdyscyplinarne umiejętności. To jest proces, którego, jak się mi wydaje, nie zahamujemy. Konferencja była także podsumowaniem refleksji i doświadczeń z realizacji projektu polsko-norweskiego.